Szanowni Państwo, idziemy na spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Miasta Białystok. Odbywa się ono na stadionie 7 października 2021 roku. Nie było łatwo, bo Urząd Miasta robi wszystko, żeby mieszkańcy, którzy chcą nawet, nie uczestniczyli w tych spotkaniach. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Jako autor strasznie dużo petów przy okazji, sorry, nie? Nieposprzątany ten stadion. Jako autor na przykład pomysłu na deptak w Białymstoku, na drogi rowerowe, zastąpienie węgla biomasą w elektrociepłowni Białystok czy tereny zielone przy Galerii Białej. Składałem oczywiście chęć udziału w pracach nad strategią rozwoju miasta. Oczywiście jest to bardzo i na rękę urzędnikom, którzy nie lubią ludzi w Białymstoku aktywnych. Przy okazji Parada Równości, która jest zaplanowana w sobotę, która sparaliżuje całe centrum Białegostoku. Zobaczcie, dlaczego tutaj na stadionie powinno się odbyć. Bo pan z psem ze Straży Miejskiej. No, nieźle, nie? Tak się boją mieszkańców Białegostoku konsultujących strategię rozwoju miasta. Jak SS-mani z wilczurkami, z owczarkami niemieckimi. Powinna się odbyć tutaj ta parada, bo nikt by im nie zagrażał wtedy. Każdy uczestnik mógł zostać by sprawdzony, czy może wejść, czy nie może wejść na teren obiektu. Jest dużo kamer, monitoring, można zapewnić bezpieczeństwo takiej imprezie, a nie tak jak to na mieście. Samochód służbowy. Kiedyś próbowaliśmy się dowiedzieć, na jakich trasach i gdzie jeździ. Okazało się, że jeździ 6 godzin dziennie. Z tego wynikało, że prezydent nic nie robi, tylko jeździ. Dzień dobry. Pana gada? Kosno, Rafał. Dziękujemy i prosimy o wypełnienie oświadczenia. Może być. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Rafał Kosno. Tak. Prosimy o okazanie potwierdzenia rejestracji. Musiałbym znaleźć w komórce? To tak, prosimy. Szukać? Tak. To momencik. Zaraz zrobimy pauzę. Jasne, to jest ta kwestia, ja pisałem do Państwa, że mam zaświadczenie od lekarza, że nie mogę nosić maseczki, mogę okazać. Więc od lekarza naprawdę z początku, więc... Eksperta do spraw zagospodarowania przestrzennego. Jestem także profesor, doktor habilitowany Fiodor Banaszuk, ekspert do spraw środowiska. Witam także pana Jarosława Antykowicza, eksperta do spraw Smart City. Witam oczywiście wszystkich białostoczan przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Witam także przedstawicieli mediów i głos oddaję już panu prezydentowi Przemysławowi Tutowskiemu. Szanowni Państwo, przyszłą... Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać. Jest to jeden z historycznych momentów, kiedy rozmawiamy na temat przyszłości miasta. Jedna strategia już, akurat uczestniczyłem może na innym poziomie w ich przygotowaniu, czy też pracach, konsultacjach związanych ze strategią poprzednią, związaną z naszym miastem. Ale jest to bardzo ważny dokument z punktu widzenia rozwoju Białegostoku, z punktu widzenia kierunków rozwoju i tego, ażeby założone efekty i to, co chcemy osiągnąć, żeby to zostało osiągnięte. W poprzedniej strategii było napisane, żeby Białystok był miastem najlepszym do życia. Wedle badań Eurobarometru, które odbywały się w poprzednim roku i jeszcze wcześniej, ten cel został osiągnięty. Strategia jest dokumentem, w którym patrzymy na przyszłość. Nie jest dokumentem technicznym. Są to osoby ważne z punktu widzenia stworzenia tego dokumentu, o którym będziemy rozmawiali. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie dawało nam będzie przyczynkiem do tego, abyśmy mogli rozmawiać o przyszłości miasta i żebyśmy
mogli dalej mówić, że żyjemy w mieście najlepszym do życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze chciałabym Państwu przekazać kilka informacji organizacyjnych dotyczących dzisiejszego spotkania. Będzie on podzielony na dwie części. W pierwszej pani Droga Pełło przedstawi główne założenia strategii Białystok 2030. Głos zabiorą także eksperci, którzy byli odpowiedzialni za konkretne elementy tejże strategii. Na tę część planujemy przeznaczyć godzinę dzisiejszego spotkania. Druga godzina to czas na pytania mieszkańców Państwa. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że na zadanie pytania przewidzieliśmy 2 minuty, na udzielenie odpowiedzi 3. Czas będzie wyświetlany tutaj w widocznych miejscach, tak żebyśmy wszyscy mieli możliwość pilnowania jego upływu. Przypomnę także, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulaminu, który został zamieszczony na stronie białystok.pl. Zachowujmy dystans, zasłaniajmy usta i nos, dezynfekujmy dłonie. No i jeszcze jedna taka organizacyjna uwaga, potem kiedy Państwo zajęli miejsce, bardzo prosimy, aby tych miejsc nie opuszczać, chyba że będą Państwo chcieli zadać pytanie, ewentualnie udać się do toalety. Zajmujemy to miejsce, w którym jesteśmy, no takie mamy zasady, też związane z czasami, w jakim żyjemy, pandemią koronawirusa. Dzisiejsze spotkanie będzie nagrywane, rejestrowane będzie dźwięk, wykorzystamy to do przygotowania raportu z dzisiejszego spotkania. Jeszcze kilka informacji dotyczących samych konsultacji. Potrwają one do 20 października 2021 roku. Dlatego też każdy z Państwa, jeżeli zechce, tutaj na stadionie miejskim może wypełnić ankiety konsultacyjne, białe dla mieszkańców, zielone dla organizacji pozarządowych. Oczywiście, jeżeli nie zrobimy tego tutaj w miejscu, możliwość wypełnienia ankiety online jest oczywiście do końca trwania konsultacji. Informacje i te ankiety są dostępne na stronie internetowej białystok.pl, stronie internetowej przeznaczonej stricte do strategii rozwoju miasta Białostoku. Dodam także, że od dziś można ponownie rejestrować się na kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 13 października w formule online. No i licząc na udane konsultacje, udane efekty spotkania, oddaję głos pani Dorocie Perło. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, strategia to sztuka wyboru. Strategia to dokument, który zawiera najważniejsze cele i kierunki rozwoju miasta, uwzględniając uwarunkowania rozwoju wewnętrznego, jak i uwarunkowania zewnętrzne, a także patrząc na zasoby, którymi dysponujemy. Z punktu widzenia rozwoju miasta kluczowym celem jest misja. Misja, o której tutaj Pan Prezydent wspomniał, dotycząca poprzedniej strategii, to misja mówiąca o tym, że Białystok jest to miasto, w którym żyje się najlepiej. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, Białystok udowodnił, że ta misja była realizowana. W misji podporządkowane są wszystkie cele, jak i priorytety. Mieszkańcy w badaniach sondażowych, które prowadziliśmy, również zwracali uwagę na to, że największym atutem miasta jest jakość życia. W związku z tym pytaliśmy mieszkańców, co powinno znajdować się w mieście, jak powinniśmy rozwijać to miasto, aby miasto Białystok było miastem, w którym chcą się rozwijać, chcą spełniać swoje marzenia i rozwijać się zawodowo i osobiście. Mieszkańcy powiedzieli, że najważniejsze z punktu widzenia ich rozwoju jest to, aby mogli spokojnie rozwijać się zawodowo, mieć satysfakcjonującą pracę, a także dobre warunki do życia. W związku z tym misja, która została określona w strategii, którą dzisiaj konsultujemy, mówi nam o tym, że Białystok jest to miasto z przyszłością. Miasto z przyszłością dla każdego mieszkańca Białegostoku. Bazując na silnej gospodarce opartej na idei zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, z czystą i przyjazną przestrzenią publiczną, oferujące atrakcyjne miejsca pracy, rozwijające się w sposób harmonijny dzięki współdziałaniu wszystkich mieszkańców i partnerskiej współpracy z otoczeniem. Aby zrealizować taką misję, postawiliśmy 5 takich głównych, podstawowych filarów tego rozwoju.
Stawiamy na kreatywnych mieszkańców i gospodarkę przyszłości, naturalny rozwój, a także zwartą strukturę przestrzenną, inteligentny rozwój i partnerską współpracę z otoczeniem. W jaki sposób taką misję zrealizować? To pokaże nam strategia. Pracę nad strategią rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku. Umożliwiło to podjęcie przez Radę Miasta uchwały rozpoczynającej pracę nad strategią. Wówczas też rozpoczęliśmy pierwszy z 6 etap prac nad strategią. Był to etap organizacyjny. Określiliśmy metody pracy, harmonogram pracy, powołaliśmy zespoły i rozpoczęliśmy pracę nad strategią. Zaczęliśmy też etap diagnostyczny, czyli dokonywaliśmy różnych badań, badań opinii społecznej, badań ewaluacyjnych, diagnostycznych. Wykonaliśmy analizę strategiczną. Wykonaliśmy ją wspólnie z Państwem, przy współudziale wszystkich osób, które nam pomagały w pracach nad strategią. To pozwoliło nam na przejście do etapu koncepcyjnego, w ramach którego powstało serce strategii, czyli elementy związane z misją, wizją, celami strategicznymi, horyzontalnymi, operacyjnymi i kierunkami rozwoju. Powstały też inne elementy strategii. W międzyczasie 20 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadziła ona nowe wytyczne do tworzenia dokumentów strategicznych, do dokumentów strategicznych rozwoju gminy. A w związku z tym należało uwzględnić dodatkowe elementy. Były one związane z różnymi elementami, między innymi z nową zawartością strategii. Wymusiło to podjęcie przez Radę Miasta kolejnej ustawy, która zawierała szczegóły związane z zawartością obecnie dzisiaj konsultowanej strategii. Etap redakcyjny to etap, w ramach którego powstał projekt strategii, projekt, który wspólnie napisaliśmy. Kolejnym etapem będzie etap przyjęcia strategii. Po konsultacjach, które w dniu dzisiejszym się odbywają, ale też trwają przez cały proces przygotowania strategii, będzie ten etap mógł nastąpić, podejrzewamy, na przełomie roku, czyli pod koniec tego roku, albo na początku kolejnego roku. Następny etap, który też związany jest z pracami nad strategią, to jest etap wdrażania strategii. Od początku prac nad strategią myślimy o tym, w jaki sposób należy ją wdrożyć. Rozmawiamy na każdych spotkaniach na ten temat, jak najskuteczniej, najefektywniej wdrożyć strategię. W strategii zawarty jest system realizacji strategii, który uwzględnia te wszystkie informacje. Pracujemy nad strategią w pewnych zespołach. Tutaj mają Państwo na slajdzie schemat organizacyjny, czyli schemat zespołów, które zostały powołane. Pan prezydent powołał ekspertów, którzy dzisiaj są z nami. Powołał też pełnomocnika w mojej osobie. Powołał zespoły tematyczne, w skład których wchodzili pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta. Pracami tych zespołów kierowali prezydenci, a od strony merytorycznej zespoły prowadzili eksperci. Ważną rolę w pracach nad strategią odgrywały warsztaty eksperckie, na które zapraszaliśmy osoby z różnych środowisk naukowych, biznesowych czy społecznych. Zapraszaliśmy też młodzież, tak żebyśmy mogli porozmawiać wspólnie o kierunkach rozwoju miasta. Zespół do spraw finansowych to zespół, który miał bardzo trudne zadanie związane z policzeniem potencjału inwestycyjnego i określeniem źródeł finansowania strategii. Nad całością prac czuwał zespół koordynacyjny, który nadzorował wszystkie prace realizowane przez nas. Strategię przygotowaliśmy w modelu partycypacyjno-administracyjno-eksperckim. Korzystaliśmy z różnych form uspołecznienia procesu. Na każdym etapie te formy były wykorzystywane w różnej postaci. Rozpoczęliśmy od badań opinii społecznej, czyli badań wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Ale organizowaliśmy też różne spotkania zespołów tematycznych czy warsztaty, o których wspomniałam. Organizowaliśmy konkurs skierowany do dzieci, aby zobaczyć, jak w oczach dzieci wygląda Białystok ich marzeń w roku 2030. Organizowaliśmy debaty z udziałem młodzieży, aby porozmawiać, co powinniśmy zrobić, aby zatrzymać młodych ludzi w
mieście, aby miasto było kojarzone z ich rozwojem. Korzystaliśmy też z inicjatyw, które do nas spływały. Taką inicjatywą było m.in. badanie przeprowadzone przez Młodzieżową Radę Miasta pod kierunkiem pani Dominiki Łapińskiej. Korzystaliśmy ze wszystkich możliwych form uspołeczniania. W ramach prac nad strategią opracowaliśmy diagnozę strategiczną. Elementem tej diagnozy jest analiza SWOT. Analiza ta zawiera atuty miasta, ale mówi też o słabościach naszego miasta. Mówi o szansach, które płyną z zewnątrz i zagrożeniach. Chciałabym Państwu przedstawić kilka elementów, które składają się na taką analizę, które zdecydowały o tym, jak kształtuje się nasza strategia, nasz projekt strategii. Pierwszym atutem, który dzisiaj już kilkakrotnie wspominaliśmy, jest wysoka jakość życia. Ta wysoka jakość życia jest związana z rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną, w tym transportem zbiorowym, z dobrym układem dróg rowerowych, teraz infrastrukturą rowerową, z pokryciem miasta siecią światłowodową, funkcjonowaniem innowacyjnych technologii miejskich, czy też infrastrukturą, która daje możliwości wprowadzania rozwiązań smart city. Ale są też słabe strony, czyli wyzwania, przed którymi stoi miasto w tym obszarze. To jest różnorodność systemu zarządzania poszczególnymi obszarami miasta, niedostateczny poziom infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami, niska wciąż partycypacja obywateli, niski poziom postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Patrzymy na gospodarkę w szerszym zakresie i w związku z tym widzimy też mocne strony związane z rozwojem gospodarczym. Widzimy, że gospodarka jest taką nadzieją na lepszy, bardziej dynamiczny rozwój Białegostoku. Zwracamy uwagę na klastry i branże z potencjałem, na rozwój firm technologicznych, ich skłonność do współpracy, na znaczących eksporterów, którzy funkcjonują, działają w Białymstoku, na dużą liczbę podmiotów sektora medycznego, na szkoły wyższe, które tutaj funkcjonują i inne instytucje edukacyjne, a także na to, że większość terenów inwestycyjnych jest pokryta planami miejscowymi. Na dynamiczny rozwój Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, który jest takim akceleratorem innowacyjności. Ale widzimy też wyzwania. Tymi wyzwaniami jest to, co nam ogranicza rozwój gospodarczy. Wysokie koszty logistyczne wynikające z położenia, czy też brak regularnego pasażerskiego i towarowego transportu publicznego. Niska świadomość znaczenia gospodarki w rozwoju miasta. Niska wciąż atrakcyjność miejsc pracy, a z drugiej strony trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Niski poziom współpracy między uczelniami a biznesem. Środowisko przyrodnicze to atut, na który wskazywali również mieszkańcy w swoich opiniach, jako na atut wyróżniający nas na tle kraju. I tutaj atuty, które możemy wyróżnić, czy mocne strony, to obecność terenów o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych i znaczącej różnorodności biologicznej. Potencjał do przejścia na system zeroemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Rezerwy terenów na realizację różnorodnych funkcji, np. parków. Korzystny wizerunek zielonego miasta. Środowisko przyrodnicze to środowisko, które możemy wykorzystać do budowania zrównoważonego rozwoju miasta. Ale związane są z tym też słabe strony. Należą do nich takie elementy, jak niewystarczający udział powierzchni biologicznie czynnych w stosunku do terenów zabudowanych, czy słabo rozwinięty system retencjonowania wód opadowych, starzejąca się infrastruktura wodno-kanalizacyjna, czy wzrost stopnia uszczelniania terenu oraz zagrożeń dla ciągłości systemu przyrodniczego. Niewystarczające wykorzystanie potencjału wytwarzania energii. To też jest strona, którą należałoby poprawić. Przezwyciężeniu tych słabych stron i we wzmocnieniu atutów mogą pomóc nam szanse płynące z otoczenia. Wśród nich można wymienić między innymi takie elementy jak rozwój infrastruktury transportowej i poprawę dostępności komunikacyjnej, czy wzrost znaczenia zagadnień ekologicznych w polityce krajowej, akces do rynków europejskich i światowych, postępująca cyfryzacja we wszystkich dziedzinach, rozwój potencjału systemu kształcenia, czy rozwój trendu strefnej gospodarki.
zewnątrz płyną też zagrożenia. I tutaj chciałabym wymienić niektóre z nich, na przykład zmniejszenie roli samorządów w tworzeniu warunków rozwoju miast i regionów, zmniejszenie dostępności środków unijnych w wyniku zmiany zasad redystrybucji, depopulacja i starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy wywołany m.in. pandemią, czy pogarszający się stan klimatu i wynikające z tego negatywne skutki. Te wszystkie analizy, które zostały przeprowadzone i badania posłużyły do budowy scenariuszy rozwoju Białegostoku. Na slajdzie widzą Państwo scenariusz najbardziej pożądany, taki, który chcielibyśmy wdrożyć w życie. Scenariusz, w którym Białystok w roku 2030 będzie miastem postępowym i perspektywicznym dla każdego. A pomogą nam w tym dwie siły. Gospodarka i edukacja, czyli rozwój gospodarczy i rozwój kształcenia na różnych poziomach. Wehikułami, które pomogą nam przejechać do roku 2030 szybciej i sprawniej, są Smart City, czyli różne nowoczesne rozwiązania, nowe podejście do miasta nowoczesnego, uwzględniające potencjał ludzki, i eko, czyli podejście związane z ekomiastem, ale nie eko jako hasło, tylko jako rozwój rzeczywisty, zrównoważony naszego miasta. Pomocne będą też trzy cechy, które określane są jako stymulanty, takie dobre strony naszego miasta. To jest to, że Białystok powinien być po transformacji miastem różnorodnym, otwartym i rozpoznawalnym. Aby ten scenariusz się ziścił, powinniśmy też określić wizję, jak w poszczególnych obszarach będzie wyglądało nasze miasto. W obszarze kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców miasta będzie wyróżniała zdolność do ciągłego doskonalenia, wykształcenia i kompetencji, utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, dzięki czemu będą aktywni zawodowo i społecznie. Będą otwarci na współpracę, dzięki czemu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa. Będą też innowacyjni i kreatywni i to pomoże w rozwiązaniu wyzwań przyszłości. W obszarze gospodarki w roku 2030 Białystok będzie miejscem z naturalnym klimatem do biznesu z pasją. Kreatywność Białostocza będzie główną siłą rozwoju gospodarki i magnesem przyciągającym inwestorów. Ta kreatywność będzie tworzyła gospodarkę przyszłości. W obszarze środowiska natomiast Białystok w roku 2030 będzie miastem zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałającym uzależnieniu od wyczerpujących się zasobów naturalnych i ubytkowi różnorodności biologicznej, adaptującym się do zmiany klimatu i przygotowanym do łagodzenia ich skutków. W obszarze zagospodarowania przestrzennego Białystok będzie utrzymywał zwartość przestrzenną, zapewniającą bliskość i równomierne rozmieszczenie głównych ośrodków funkcjonalnych. Zachowa elementy tożsamości przestrzennej oraz dobrą dostępność podmiejskich terenów rekreacyjnych. Będzie posiadał przestrzeń publiczną, która będzie dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwiązania transportowe będą dostosowane do specyfiki różnych obszarów miasta. Miasto będzie posiadało nowoczesną infrastrukturę techniczną. W obszarze Smart City miasto będzie sprzyjało innowacjom i zdrowemu work-life balance. Korzystne otoczenie, dobra atmosfera, kompetentni, kreatywni ludzie, bliskość przyrody to będzie unikalna mieszanka wartości dla wielu perspektyw, dla przedsiębiorców i mieszkańców. Będzie to miasto nowoczesne, miasto szczęśliwych ludzi z perspektywami. W obszarze powiązań funkcjonalnych miasto w roku 2030 to miasto wdrażające ideę zrównoważonego rozwoju oparte na partnerskiej i harmonijnej współpracy z otoczeniem regionalnym w różnych obszarach działalności. Ta wizja będzie realizowana na podstawie celów. Określiliśmy w trakcie prac z Państwem cele strategiczne i cele horyzontalne. Cele strategiczne, które będą rozwinięciem misji, mówiąc o tym, że Białystok będzie to miasto z przyszłością, to wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, świadomy wzrost gospodarczy, zielony i zeroemisyjny Białystok. Są to filary rozwoju miasta w latach
2021-2030. Cele horyzontalne natomiast, wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i technicznych w harmonii ze środowiskiem oraz wykorzystanie narzędzi i rozwiązań Smart City do tworzenia miasta dobrego życia, to cele, które stanowią płaszczyznę rozwoju Białego Stoku. Wszystkie cele zostały rozwinięte na bardziej szczegółowe elementy, to są tak zwane cele operacyjne. Przy każdym celu mają Państwo podane tutaj na slajdzie przykładowe cele, i szczegółowo są one opisane. Cele operacyjne dzielą się dalej na kierunki działań, czyli dokładne zagadnienia, które powinny być rozwijane. Przy kierunkach działań mają Państwo podane uzasadnienia, informacje, jakie mogą być skutki braku takiej interwencji, a także możliwe działania. Katalog możliwych działań jest otwarty, to nie jest zamknięty katalog. Być może pojawią się w przyszłości takie działania, które będą potrzebne do realizacji w ramach strategii, której dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Szczegółowo na temat, bardziej szczegółowo na temat poszczególnych celów, które tutaj Państwu przedstawiam, powiedzą za moment eksperci, pokazując ich wagę i istotę, dlaczego tak ważne są z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. Te właśnie cele, które zostały sformułowane. W strategii zawarte są nowe elementy, takie, których nie było w poprzedniej strategii. One wynikają między innymi z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Takim elementem jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej Białego Stoku. To jest element obligatoryjny strategii. Element ten pokazuje uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta. Pokazuje kluczowe inwestycje miejskie, które będą planowane do roku 2030 wraz z ich rozmieszczeniem. Pokazuje też kierunki polityki przestrzennej miasta i rekomendacje dla tej polityki. Na slajdzie mają Państwo mapę przedstawioną z różnymi inwestycjami. Te inwestycje wypisane są w projekcie strategii. To są przykładowe, kluczowe inwestycje. Inwestycje dotyczące infrastruktury, tak aby zwiększyć dostępność naszego miasta. Inwestycje związane z rozwojem gospodarczym, z rozwojem edukacji, aby zwiększyć kompetencje i żeby mieszkańców i żeby te kompetencje odpowiadały na potrzeby gospodarki. To są inwestycje dotyczące i kultury, i spraw społecznych, to jest między innymi Centrum Aktywności Seniorów. Mają Państwo różne inwestycje dotyczące terenów rekreacyjnych, budowy boisk. Zachęcam Państwa do analizy tych przykładów. W strategii zawarty jest jeszcze jeden element, który jest elementem dodatkowym, którego wcześniej w poprzedniej strategii nie było. Są to obszary strategicznej interwencji. On wynika również między innymi z założeń ustawowych, z zapisów ustawowych. Obszary strategicznej interwencji, tak zwane OSI, to są obszary, które szczególnie będą analizowane, rozwijane przez miasto w okresie obowiązywania strategii. Są dwa rodzaje takich obszarów. Pierwszy, wynikający z ustawy, to są obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań. Drugi, to są obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Białego Stoku wraz z zakresem planowanych działań. Patrząc na pierwszy obszar, czyli obszar dotyczący strategii rozwoju województwa podlaskiego. Tutaj w strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2030 Białystok i jego obszar funkcjonalny został określony jako OSI, czyli obszar strategicznej interwencji. Białystok to miejsce, które jest ważne z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Jest najsilniejszym regionem wzrostu w całym regionie. I jego współpraca z najbliższym otoczeniem jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju całego województwa, dlatego też będą specjalne środki dedykowane na poziomie województwa na rozwój tego obszaru. Kolejna grupa obszarów strategicznej interwencji to obszary kluczowe dla Białego Stoku wraz z zakresem planowanych działań. To są obszary, które określane są na poziomie
przestrzeń publiczna miasta Białegostoku. Te obszary będą realizowane, będą rozwijane, będą realizowane działania, inwestycje w tych obszarach na podstawie specjalnych programów operacyjnych, programów, które częściowo są już przygotowane, a częściowo zostaną specjalnie w tym celu przygotowane. Strategia to jest taki bardzo ogólny dokument, a w związku z tym jej realizacja musi być związana z wdrażaniem różnych programów. Dlatego też w strategii mają Państwo podany system realizacji strategii, system, który pokazuje wszystkich interesariuszy rozwoju i pokazuje, jakie zadania i funkcje powinni ci interesariusze pełnić w rozwoju naszego miasta. Założenie, które tutaj przyświeca nam wszystkim, związane jest z tym, że realizujemy strategię poprzez pewne programy, poprzez dokumenty. Mają Państwo w strategii podane wytyczne dla dokumentów wykonawczych, wytyczne, które pokazują, w jaki sposób strategia będzie realizowana. Ważnym elementem strategii jest określenie ram finansowych i źródeł finansowania. Zespół do spraw finansowych określi potencjał inwestycyjny Białegostoku na poziomie 13% wydatków budżetowych ogółem, co oznacza około 3 miliardów złotych w latach 2021-2030. Jest to niezwykle trudne zadanie, oszacowanie tej kwoty z uwagi na niepewność, niestabilność i kryzys, z którym mamy teraz do czynienia. Kluczowe źródła inwestycyjne, finansowania, które zostały wskazane, to środki własne miasta, fundusze unijne, środki funduszy celowych, środki pochodzące z budżetu państwa, środki jednostek organizacyjnych miasta i kredyty bankowe, czy też pożyczki. Oczywiście cała gama źródeł nie została wyczerpana. Będą też trwały starania o pozyskanie różnych innych źródeł finansowania tego dokumentu. W tym miejscu chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę, za współpracę przy przygotowaniu tego projektu, za Państwa udział na każdym etapie i za to, że mogliśmy wspólnie przygotować ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nad konkretnymi obszarami przygotowanej strategii rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku pracowali eksperci, których mamy na sali. Korzystając z obecności panów, chciałabym poprosić o to, abyście powiedzieli o tym, co było najistotniejsze w tych obszarach, za które panowie odpowiadali. I jako pierwszego zaczynamy od gospodarki.